Jeszcze zostało nam jedno pytanie z tego bloku i to, proszę Państwa, będzie troszkę pytanie przewrotne jak na tą konwencję. Mam nadzieję, że panowie mi to wybaczą, bo to będzie pytanie troszkę kończące tę kampanię wyborczą. Zarządzanie to także zarządzanie kampanią wyborczą, a w tej padło wielu mocnych słów, ataków, a ja bym w tym pytaniu bardzo prosił panów o wymienienie mocnych stron swojego kontrkandydata. Znaczy, mówiąc wprost, spróbujmy skomplementować przeciwnika. I pierwszy na to pytanie odpowie pan Przemysław Korcz, aż 2 minuty. Proszę Państwa, z Arturem znamy się już trochę lat. Może nie mogę powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi, ale mogę powiedzieć, że jesteśmy kolegami, myślę. Co w Arturze w tej kampanii cenię, to, że ją prowadzi, pomimo tego, jaką ma sytuację rodzinną. I to w nim cenię. I proszę Państwa, nie chcę tego tematu rozwijać, natomiast to jest taki element, gdzie uważam, że Artur jest osobą mocną. Bo nie jeden by zrezygnował. I to myślę, tak bym spuentował, to nie chciałbym się tutaj rozwijać na ten temat. Także bo jest on także dla mnie jakiś taki trudny w tej kampanii, mimo tego, że mnie nie dotyka osobiście i nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest z drugiej strony i dlatego Artura cenię. Dziękuję bardzo. I także 2 minuty, pan Artur Klus. Przepraszam, ale akurat te słowa, które pan powiedział, odnoszą się rzeczywiście do takich głębokich akurat moich emocji i ciężko mi teraz cokolwiek naprawdę powiedzieć, ale powiem humorystycznie, że nie ma na przykład, ale głupie to. Przede wszystkim myślę, że pan Przemek jest osobą znaną w Ustroniu już od wielu lat. Wiemy, że zajmuje się wieloma rzeczami i ekumenizmem i to jest dla mnie ważne i również zajmuje się historią i kulturą naszego miasta i to wydaje mi się są jego mocne strony, na tym się bardzo dobrze zna i to w nim cenię.